Lutowanie jest jednym ze sposobów łączenia metali za pomocą stopu zwanego lutem. W trakcie lutowania materiały łączone ze sobą nie ulegają nadtopieniu jak przy spawaniu. Rozróżniamy lutowanie miękkie i lutowanie twarde. Przy lutowaniu miękkim posługujemy się różnego rodzaju lutownicami. Kolejne czynności lutowania miękkiego zilustrujemy na przykładzie naprawy rynny dachowej. Powierzchnie łączone należy starannie oczyścić z rdzy, tłuszczów, kurzu i tym podobnych, aby umożliwić przyleganie cząsteczek lutu do materiału rodzimego. Po wstępnym oczyszczeniu mechanicznym niezbędne jest czyszczenie chemiczne wodą lutowniczą. Wodę lutowniczą otrzymujemy przez rozpuszczenie w rozcieńczonym kwasie solnym drobno pociętych blaszek cynku. W tym przypadku woda lutownicza spełnia ponadto rolę topnika. Chroni metal przed utlenieniem i ułatwia rozprowadzenie lutu. Do lutowania miękkiego używa się jeszcze lutownic ręcznych podgrzewanych do temperatury powyżej 300 stopni. Nagrzany grot lutownicy starannie czyścimy, najpierw szczotką, a następnie pocieramy o kostkę salmiaku. Z kolei grot pobielamy niewielką ilością lutu i przystępujemy do rozprowadzenia lutu na naprawianej powierzchni. Podobnie przygotowujemy łatę blaszaną. Końcowy etap naprawy. Obrzeża łaty oblutowujemy lutem. Należy zwrócić uwagę na równomierne rozprowadzenie lutu na całej powierzchni. W tym wypadku lutem jest stop cyny. Poprzednio nagrzewaliśmy lutownicę w kotlinie blacharskiej, obecnie w płomieniu lampy lutowniczej. Czynności lutowania w obu przypadkach będą te same. Pokazana tu metoda lutowania jest stosowana jeszcze przez rzemieślników w prymitywnych warunkach pracy. Używane są także lutownice zmontowane na stałe z podgrzewaczem benzynowym. Oczywiście sam proces lutowania pozostaje bez zmian. Stała temperatura grotu lutownicy ułatwia pracę. W powszechnym użytkowaniu znajdują się lutownice elektryczne. Lutownica elektryczna składa się z grotu miedzianego, grzałki, obudowy i chwytu oraz przewodów. Lutownice elektryczne produkowane są w różnego rodzaju typach i wymiarach. Proces lutowania przy użyciu lutownic elektrycznych przebiega podobnie, z tym, że w pokazanym przypadku grot odtłuszczamy pocierając go o bryłkę kalafonii, a następnie nanosimy kalafonię na element przygotowany do lutowania. Dopiero teraz możemy połączyć końcówki przewodów lutem cynowym. Zamiast kalafonii możemy także stosować pastę lutowniczą.
Elementy drobne lutujemy przy pomocy lutownicy transformatorowej. Przy lutowaniu elementów drobnych i w miejscach trudno dostępnych używamy lutu połączonego stopnikiem. Laseczka lutu z umieszczonym wewnątrz stopnikiem nosi nazwę tinolu. Pobielanie drobnych elementów czy końcówek przewodów odbywa się poprzez zanurzenie w roztopionej cynie lub jej stopach. Dłuższe elementy możemy łączyć różnego rodzaju szwami lutowniczymi. Rodzaje złącz lutowniczych pokazano na planszy. Pobielanie większych elementów polega na równomiernym pokryciu rozgrzanej powierzchni metalu cyną lub stopem cyny. Uzyskuje się przez to dobrą powłokę ochronną. W normalnych warunkach cyna nie utlenia się, jest odporna na działanie kwasów i wody. Wszystkie czynności przy pobielaniu są analogiczne jak w procesie lutowania. Przy łączeniu elementów wymagających większej wytrzymałości stosujemy lutowanie twarde. Łączone elementy podgrzewamy najczęściej w płomieniu palnika spawalniczego. Temperatura topnienia lutów jest wyższa od 600 stopni Celsjusza. Jako lutu możemy użyć mosiądzu. Lutem może być także miedź lub stop srebra. Dobór lutu uzależniony jest od rodzaju łączonych materiałów i wymagań stawianych złączu. Lutowanie twarde jest powszechnie stosowane do łączenia nakładek z węglików spiekanych z nożem. Przy lutowaniu twardym użycie topników jest niezbędne dla uzyskania odpowiedniej jakości złącza. Lutem jest perforowana płytka dziana. Żądaną temperaturę lutowania uzyskujemy na przykład w piecu hartowniczym. Wykonane w ten sposób złącze odznacza się dużą wytrzymałością. W analogiczny sposób możemy przeprowadzić proces lutowania, nagrzewając łączone elementy w ognisku kowalskim. Przy pomocy zgrzewarek elektrycznych można lutować m.in. piwy taśmowe. Sam proces lutowania twardego przebiega analogicznie jak w poprzednich przypadkach. Elementy o większej grubości możemy łączyć metodą lutospawania. Elementy przeznaczone do łączenia muszą być oczyszczone i zukosowane, podobnie jak przy spawaniu. Proces lutospawania różni się od procesu lutowania twardego jedynie odpowiednim przygotowaniem elementów łączonych. Złącze takie po wypełnieniu lutem tylko wyglądem przypomina spoinę.